Za nami kolejna edukacyjna środa. Dzisiaj rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. FTX pozywa rodziców sama bankmana. Polskie banki wysyłają pisma do swoich klientów. Co warto zrobić na Starknecie i dlaczego mamy nowy wartościowy testnet do przeklikania informacje z rynku i informacje z naszych projektów. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Mamy środę 20 września, a my szybko i sprawnie lecimy z tematyką kryptowalut. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto zostawić suba dzwoneczek. Dzięki temu jesteś na bieżąco. Jeżeli widzisz wartość, łapa w górę, zostaw komentarz na podstawie tych wydarzeń, które omawiam. No i standardowo przypominam wszystko, co mówię w tym filmie. To nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. Przypominam o naszych edukacyjnych środach na platformie X. Warto brać w. W tym słuchajcie udział, zawsze mamy wartościowych goście, dzisiaj mówiliśmy o bezpieczeństwie później te materiały są udostępniane na YouTubie, także jeżeli zawsze w środę nie macie czas, na spokojnie można sobie to obejrzeć przypominam, że przed nami MBX bilety ciągle są w dobrej cenie 4, 5 grudzień, dajcie znać czy ktoś się wybiera do Berlina no i słuchajcie, jeżeli chodzi o parafialkę, to by było tyle, nie będziemy tutaj przedłużać, zaczynamy słuchajcie sobie oczywiście od CoinGecko dzisiaj wszyscy czekają na informacje ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o stopy procentowe, jeżeli chodzi o samego bitcoina, jesteśmy powyżej 27 tysięcy dolarów. Co prawda, delikatnie, bo bitcoin kosztuje 27 67, ale jednak Ether 1626. I jeżeli chodzi o altcoiny, kilka pozycji bardzo fajnie wraca. toncoin, Torchain, Chainlink to są również te pozycje, które rzeczywiście wchodzą w skład mojego portfela. Oczywiście zobaczymy jak tutaj Bitcoin się zachowa. Ja tak jak wiecie podchodzę na rynku, do rynku bardzo spokojnie. Co prawda zrobiłem zakupy na poziomie 25 tysięcy na Bitcoinie. Natomiast teraz tak naprawdę gdzieś tam staram się rozgrywać dziennie te altcoiny jeżeli mam taką szansę i wszystko wymieniam do Ethereum. Obecnie znowu pracuję nad tym żeby jak najbardziej powiększyć swoje pozycje właśnie na Etherze. Lecimy szybko do wydarzeń. Mamy informacje słuchajcie na temat FTXa. FTX pozywa rodziców sama Bank Freda, a więc byłego CEO FTX-a. Twierdzi, że traktował firmę jako rodzinny biznes. Przedtem mieliśmy oczywiście informację, że kupował jakieś nieruchomości na Bahamach, więc być może również z tym to jest słuchajcie związane. Natomiast ten proces rusza w październiku. Myślę, że wyjdzie tutaj jeszcze dużo kwiatków. Tak jak wiecie, te zarzuty są bardzo, bardzo szerokie. Nie tylko defraudowanie gdzieś tam funduszy, oczywiście sponsorowanie kampanii politycznych. Nie Nieczyste sponsorowanie kampanii politycznej, wyprowadzanie środków, to wszystko gdzieś tam będzie w tych zarzutach. Pewnie będzie to się jeszcze ciągnęło i rzeczywiście warto to obserwować, bo tak jak mówię, tak jak ostatnio wspominałem, będzie tutaj jeszcze się działo. Oczywiście my patrzymy też na samą Alamedę, patrzymy również na to, co FTX będzie sprzedawał, bo to wszystko ma wpływ na wycenę tych kryptowalut, które znajdują się zarówno w portfolio FTX-a, jak i samej Alamedy. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Mamy informacje o bankach. Polski bank wysyła swoim klientom pisma dotyczące kryptowalut. Ekspert radzi, co zrobić. No i słuchajcie, ciekawa rzecz: chodzi tutaj o mbank. Z treści yy, gdzieś tam tego pisma wynika, że Mbank domaga się od firm podpisania oświadczenia, w którym zobowiązują się one nie wykonywać działalności, o której mowa w ustawie yy, właśnie AML. Chodzi więc o wykonywanie kryptowalutowych transakcji. Tak jak wiecie, jeżeli ktoś prowadzi biznes oparty o krypto, nie ma łatwo. Te banki są dość często yy, zmieniane. Jeżeli chodzi gdzieś tam o transakcje indywidualne, jeżeli chodzi o klientów prywatnych, do tej pory nie słyszałem, żeby M-Bank robił, Jakieś problemy z krypto, no ale jeżeli chodzi o tych klientów, którzy tutaj prowadzą biznes w oparciu o krypto, na pewno nie jest to fajna informacja. PayPal nie wniesie nic do branży kryptowalut. Takim artykułem wita nas Beam Crypto. Oczywiście pamiętamy, że PayPal jakiś czas temu uruchomił własnego stablecoina. Niestety nie mogę tutaj zgodzić się z autorem. Uważam, że tego typu giganci przede wszystkim, nie patrząc już nawet do końca na produkty, ale jest to potężna branża klientów, których można wprowadzić świat kryptowalut, a więc tego typu giganci, którzy mają dużą ilość klientów, mają dobre produkty, z których korzysta wiele osób, mogą zawsze otworzyć tą furtkę na kryptowaluty. Samego stablecoin'a oceniałem jakiś czas temu, tak jak mówię, jest to stablecoin, który jest używany do transakcji wewnętrznych, a więc jeżeli chodzi o nas, o ludzi z rynku krypto, nic tak naprawdę tutaj nie wnosi. To w tym sensie się zgadzam. Natomiast sam PayPal ma dużo do zaoferowania branży krypto. Jest to przede wszystkim duża ilość użytkowników. Lecimy sobie dalej. Oczywiście zastanawiamy się, jak będą zachowywać się waluty fiducjarne w kontekście polskiej złotówki. Ja sam jestem taką osobą, która uważa, że trzeba dywersyfikować, i mamy tu informację od Petera Schiffa, który mówi, że dolar upadnie. Oczywiście wiele osób mówi też, że Bitcoin upadnie, spadnie do zera. Wiele osób mówi, że dolar będzie osłabiony, że zostanie wyparty. Jeżeli chodzi o mnie, ja na dzień dzisiejszy korzystam z dolara, dywersyfikuję swoje, swoje pozycje do dolara i też. Jestem bardzo ostrożny w wyławianiu z rynku i świata informacji, takich informacji skrajnych, tak, że coś spadnie do zera. Myślę, że takie informacje nie są, nie są potrzebne. A uważam, że dzisiaj dolara warto mieć, i uważam, że dolar może zachować się lepiej niż polska złotówka. Ale to jest tylko moje prywatne zdanie. Dobra, lecimy do tego co ważne. Słuchajcie, przede wszystkim ostatnio aktualizowaliśmy swoje adresy na Starknecie. Mam nadzieję, że macie już to zrobione. Jeżeli nie, trzeba ruszyć z kopyta i po prostu to zrobić. No, i teraz to była ważna aktualizacja dla całej sieci Starknet. I uważam, że jeżeli wiele miesięcy temu działaliście pod Airdropa właśnie na Starknecie, tak jak pamiętacie, klepaliśmy m.in. transakcje na portfelu Bravos czy na portfelu Argent, no to warto by było po takiej aktualizacji te działania odnowić, żeby pokazać, że jesteśmy czynnymi użytkownikami sieci Starknet. Jeżeli chodzi o mnie, ja wczoraj robiłem sobie mocne klikanie i to, co warto zrobić, na pewno zrobić po kilku transakcji na waszych ulubionych deksach. Jeżeli chodzi o mnie, mam również na tych deksach dodaną naprawdę niedużą płynność bardziej po to, żeby zaznaczyć swoją obecność. Dokupiłem sobie trochę domen, tak jak wiecie, teraz na Starknet ID mamy tutaj promocję domena za dolara, ale jest to domena ograniczona czasowo na 3 miesiące, więc też trzeba brać to pod uwagę. No i przepestowałem trochę nowych marketplace'ów, jeżeli chodzi właśnie o, o Starkneta. I teraz miejsca, gdzie warto działać, znajdziecie na przykład w zakładce Proscroll, jeżeli wejdziecie sobie na Bravosa, ale również cały czas warto śledzić stronę Starknetu, zakładka ekosystem i po prostu patrzeć sobie co tutaj nowego się pojawia. Ja tak jak mówię, wczoraj trochę podziałałem w nowych protokołach między innymi tutaj sobie podziałałem AVNU, to, to sobie zrobiłem, ale też kilka innych rzeczy, myślę, że warto tutaj trzymać rękę na pulsie. Oczywiście też odnowiłem transakcje między innymi na ten kasłopie, także na bieżąco, na Jebiswap również, bo to jest gdzieś tam DEX, na którym działam od początku. Moim zdaniem po prostu warto gdzieś tam, żeby nie było takiej przerwy w tych transakcjach. Ja wiem, że jak był Argent i Bravos, to wszyscy robili, ale teraz po tej aktualizacji warto tutaj odnowić. No i jeżeli działacie na wielu portfelach, co ja będę dużo mówił, działajcie, bo trochę pracy z tym jest. Szczególnie, jeżeli nie wysyłacie z portfela na portfel i nie chcecie mieć połączenia między innymi portfelami, no to trzeba tutaj troszkę się wysilić. Lecimy sobie dalej. Ostatnio słuchajcie, dużo mówiliśmy o Benie Armstrongu, a więc YouTuber, który podczas hosty zebrał niesamowite zasięgi, wysilował bardzo wiele projektów. Jeżeli chodzi o ca całą jego działalność, nie oceniam jej jakieś super negatywnie. Natomiast to, co dzisiaj zaskoczyło, pewnie wie no, to y, oczywiście BitBoy, działający obecnie jako Ben Armstrong, po przejęciu y, gdzieś tam jego firmy, y, napisał, że również y, gdzieś tam jego benefity zostały przejęte przez agencję reklamową, z którą miał umowę. I słuchajcie, zbiera Ethereum, a więc prosi o datki. No i teraz jaka jest moja ocena? Przede wszystkim tego typu sytuacje zawsze staram się odnosić do swojego życia i do swojego portfela. To co uczy mnie sytuacja Bena Armstronga to to przede wszystkim, żeby realizować zyski, dywersyfikować. Pamiętajcie, że sam Ben Armstrong, a więc BitBoy działał podczas Hossy. Naprawdę myślę, że te umowy sponsorskie były jedne z większych, jeżeli weźmiemy pod uwagę social media oparte o krypto i naprawdę tam było konkretnie zarabiane. No i w momencie kiedy dzisiaj ten człowiek prosi o datki, to pokazuje, że nie potrafił tego zabezpieczyć, nie potrafił zrealizować zyski, albo po prostu wydawał to na głupoty przejadł, yy, przepił, tak jak my często mówimy, czy przechulał większość tych pieniędzy, być może władował je, je w rzeczy, które są pasywami i które generują teraz yy, ogromne koszta, bo tak jak wiecie, czy drogie samochody, czy drogie rezydencje, to wszystko generuje koszta ubezpieczenia itp, itd i być może w tym momencie nie ma na to środków. Natomiast... Dla mnie jest to kolejny przykład, że rzeczywiście zarobić na tym krypt rynku krypto się da, natomiast utrzymać ten majątek, odpowiednio go przenieść i zdywersyfikować, nie jest takie proste. Natomiast nie będę robił tego, co robi większość osób yy, gdzieś tam na Twitterze: nie będę krytykował ludzi, którzy wpłacają mu te pieniądze, dlatego że uważam, że każdy ma prawo decydować o tym, na co wydaje swoje pieniądze. Widziałam, że parę osób z polskiego podwórka już tam wyzywało te osoby, które mu wpłacają. Zostawmy tych ludzi w spokoju: mają prawo yy, mu wpłacać. I teraz czy ja widzę tutaj wartość? No, jeżeli chodzi o mnie nie, natomiast być może są na tym rynku osoby, które dzięki Bitboyowi dołączyły na rynek krypto. Dzięki Bitboyowi kupiło swoje pierwsze kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ether. Gdzieś tam w czymś im pomógł, lepiej coś zrozumieć, pokazał projekt, który stał się dla kogoś game changerem. Więc nie rozliczam tych osób, uważam, że każdy ma prawo zarządzać swoimi krypto. Jeżeli chodzi o to ten adres, gdzieś tam rano ktoś sprawdzał, także jest tutaj całkiem niezła kwota już uzbierana. Jeżeli chodzi o mnie, uważam, że przede wszystkim negatywnie oceniam jego działania i jego postać, i szczególnie to, że nie potrafił zabezpieczyć kapitału. A do ludzi się po prostu nie czepiam: jak ktoś chce, to niech wpłaca i tyle. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. To, co nowe, przynajmniej u mnie, jest to tajko i Na Coingeco macie instrukcje, podepnę Wam to. Sieć jest obecnie w fazie, słuchajcie, testnetu. Jest to z tego, co pamiętam. Alfa 5 Testnet, czyli kolejna, kolejna runda, i oczywiście to jest słuchajcie ZK Rollup. A więc warto, moim zdaniem, tutaj to przeklikać. W ostatnim czasie, jeżeli popatrzymy sobie na przyrost na, na socialach, jeżeli chodzi też o te layer dwójki, no to tak jak widzicie, ostatnie 7 dni ponad 14 tysięcy osób doszło do taiko. Obecnie na samym Twitterze mają ponad 378 tysięcy obserwujących, więc jeżeli. Gdzieś tam ktoś myśli, że jest jakaś wartość, to warto ten testnet przeklikać. Ja to będę robił. Niewiele klikam testnetów, ale widzę jakie zasięgi łapie też ta Layer dwójka i chcę również tutaj zostawić swój ślad, więc jeżeli uważacie, że warto, można nad tym się pochylić. Lecimy dalej słuchajcie z tematami, kolejna rzecz. Arbitrum ogłosiło nową yy, Odyseję, a więc właściwie Tak naprawdę wracamy, Odyseja Powraca, dla tych osób, które nie są Wtajemniczone, robimy różne zadania Jeżeli chodzi o tą Odyseję, która była Pierwsza, robiliśmy to zdecydowanie Pod airdrop, pamiętacie Sprawdzaliśmy różnego rodzaju protokoły Odbieraliśmy za to MFTki, jeżeli Działaliście na Hop Protocol, już możecie Sobie tą odznakę odebrać Natomiast pytanie teraz, czy warto Robić dalej, oczywiście To czy Arbitrum rozda kolejny airdrop no bo jest taka rzeczywiście możliwość, jeżeli zostanie to przegłosowane. To zależy właśnie od tego głosowania. Jeżeli chodzi o mnie. Myślę, że będę działał, jeżeli będzie czas, ale nie traktuję tego roszczeniowo. To znaczy, nie będę miał takiej postawy, że holo, holo, y, dokończyłem sobie y, Odysejem arbitrum i wypłaccie mi airdrop. Airdrop z arbitrum został odebrany, jest soczysty. To na pewno nad czym warto się zastanowić, czy nie oddelegować swoich arbitrum. Y, właśnie tutaj ma głosowania. Przykład optymizmu, który ostatnio rozdał kolejną rundę airdropu dla osób, które właśnie y, tam działały, pokazuje, że tutaj rzeczywiście może być to podobnie rozegrane, ale o tym tutaj decyduje głosowanie. Natomiast fakt jest taki, że wracamy z Odyseją. Tak jak mówię, nie traktuję tego jako rzecz konieczną do zrobienia, ale jeżeli czas mi pozwoli, będę chciał tutaj oczywiście podziałać. Lecimy sobie dalej, jesteśmy przy trzylizie. Cieszy mnie to, że ten ekosystem tak się rozwija. Przede wszystkim mówię tutaj o blockchainie, nie patrzę na wycenę samego Chiliza. Mamy kilka projektów, które już noszą znajoma, znamiona projektów takich, które mogą coś fajnego zrobić. No i ostatnio Alexander Dreyfus podał informację, pytał społeczność Chiliz, czy chcemy właśnie dodać fantokeny w pazie do stablecoinów. Mowa oczywiście o Tetherze. I dzisiaj taki tweet, tweet był, że to przygotowują, zapytał, czy jesteśmy gotowi. Oczywiście do tej pory, jeżeli chodzi o fantokeny były one listowane na giełdzie z X do za. Dla niektórych powodowało to, że dość ciężko było do tego grać, dlatego że były to dwa zmienne aktywa. Zarówno cena fantokenów, jak i za się zmieniała. I tak naprawdę handel i trade zależał od tego, czy chcecie mieć więcej Chilisa, czy gracie do dolara. Teraz będzie to dużo prostsze. Będziemy kupować i sprzedawać za Tetera, więc łatwiej będzie te profity liczyć. Więc myślę, że ogólnie jest to informacja dobra. Natomiast oczywiście każdy, gdzieś tam to Niektórzy pewnie powiedzą, że tutaj spadną wolumeny obrotowe na samym chilizie, ale chiliz ma być dzisiaj czymś więcej, a nie tylko właśnie pozycją, za którą możemy kupić sobie fam. Tokeny, więc liczymy tutaj na rozwój całego ekosystemu. Tak jak mówię, obserwuję te nowe projekty i będę wam dawał znać, co tam ciekawego się dzieje. Mówimy dość dużo o tym, że trend social FI może być dużym trendem media społecznościowe, które będą zdecentralizowane, do których będziemy mieli dostęp za pomocą właśnie naszego portfela. Jednym z takich projektów jest projekt Favor, który wchodzi w skład ekosystemu Lens Protocol. Myślę, że część z Was działa na lensie, jeżeli chodzi o mnie, co jakiś czas tam daje. Wpisy, mam odebraną oczywiście tą swoją domenę. No, i tutaj mamy informację, że sprzedaż tych tokenów, a więc ten private sale, odbędzie się na Swissborgu. Powiem szczerze, nigdy nie brałem udziału, nie korzystam też z aplikacji Swissborg. Temat dla mnie zupełnie, zupełnie obcy. Mamy oczywiście wszystkie informacje, kiedy to się odbędzie. Natomiast jest to aplikacja, którą posiadam, na której coś tam działałem, więc będę patrzył, jak ten token się zachowuje i być może będę łapał go w kolejnych. Publicznych rundach sprzedażowych albo na spokojnie po listingu. Lecimy sobie dalej. Bybit, słuchajcie, wylistuje stablecoina od PayPala. PYUSD. Także mamy taką inf informację. No. Rzecz dość ciekawa, tak jak mówię, rozmawialiśmy o tym, że to ma być stablecoin do wewnętrznych transakcji. Po co komu ten listing? Chyba po to, żeby wzmocnić pozycję PayPal'a. Natomiast, czy on coś nam daje takiego fajnego? No, nie do końca. Jeżeli chodzi o mnie, na pewno nie mam zamiaru na razie dywersyfikować swojego portfolio na tego stablecoina. No, ale mamy listing na bajbicie, który jest na bieżąco. Myślę, że Bybit obecnie absolutnie topka. Jeżeli was też nie ma na bajbicie, cały czas są fajne bonusy. Warto dołączyć też do naszej ekipy. I też dzięki temu właśnie my będziemy dostawać część prowizji. Także, jeżeli nie macie jeszcze konta na Bybicie, a chcecie wspomóc skrypty, ekipę, link jest oczywiście pod tym materiałem. Lecimy sobie dalej, jesteśmy przy Kanze. Kanga cały czas uczy, Kanga cały czas edukuje, a więc mamy nowe lekcje w Kanga Uniwersytet. Warto sobie poczytać, zapoznać. Ja czekam, aż Sławek będzie dostępny. Mam z nim do nagrania fajny materiał. Chciałbym z wodarzem Kangi porozmawiać o tym, co robili właśnie tutaj w ministerstwie, bo jak wiecie, byli tutaj właśnie z wizytą. I przede wszystkim, co ciekawego na inwencie ostatnio się odbyło w Singapurze, także tam się działo bardzo dużo, porozmawiamy o trendach, nie trendach. Myślę, że to będzie jak zawsze bardzo ciekawa rozmowa. Dzieje się w RoboHiro. Ostatnio pokazywaliśmy wam, jak będzie wyglądać właśnie arena. No i oczywiście mamy ca cały czas informacje o nowych produktach. RoboHiro poinformowało nas o nadchodzących NFT landach. To jest dla wszystkich osób, które są w Robohiro i są zainteresowane rozwojem tej gry i tego. Projektu. Oczywiście Zetli również śledzimy. Ostatnia ich aktywność, tak naprawdę, to są eventy i też obecność na World Football Summer. Mam nadzieję, że uda tam się pozyskać jakieś finansowanie, dlatego że to jest dzisiaj główny problem. Zetli, żeby robić produkty, trzeba mieć fundusze. Weszli na rynek w trudnym czasie, więc bardzo trudne zadanie przed władzami Zetli. Ale na bieżąco też możecie obserwować na ich twitterze, co tam dzieje się w projekcie. No i na koniec przypominam. Nie śpimy, cały czas głosujemy na Stargate Finance. Mamy nowe głosowanie. Na dzisiaj to by było na tyle. Działamy, nie śpimy. Zapraszam na mój kanał na YouTubie, żebyście przede wszystkim przesłuchali sobie też te edukacyjne środy. Dużo wartości, naprawdę dużo ciekawych gości. Robimy to dla Was. Do usłyszenia. Hej, ekipa.